Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj cały świat żyje największym w historii wyciekiem kont z Yahoo. Miliard kont wyciekło użytkowników. Natomiast my mamy przyjemność poprowadzić webinarium, którego głównym celem jest wskazanie dla Państwa prostego sposobu na to, aby uzyskać znaczny wzrost bezpieczeństwa w Państwa organizacjach. Ja nazywam się Michał Kurek i jestem dyrektorem w Wydziale Cyberbezpieczeństwa firmy EY. Kieruję zespołem Advanced Security Center, którego przez 15 lat mojej pracy w firmie miałem przyjemność budować. Zespół w tym momencie liczy 26 osób i jest jednym z największych tego rodzaju zespołów w tej części Europy. Realizujemy na co dzień bardzo szeroki wachlarz usług z zakresu technicznego bezpieczeństwa, w tym testy penetracyjne wykorzystujące socjotechniki, czyli to, o czym będziemy dziś w czasie webinarium opowiadać. Ja również witam serdecznie, nazywam się Aleksander Ludynia, jestem pracownikiem tego samego zespołu firmy EY. Tematyką bezpieczeństwa zajmuję się od ponad 10 lat, przy czym swoje doświadczenia zawodowe zdobywałem również pracując jako szef zespołu bezpieczeństwa w jednym z państwowych z polskich koncernów energetycznych. Współpracuję również z Politechniką Śląską, gdzie prowadzę wykłady dotyczące audytów bezpieczeństwa systemów informatycznych. Agenda dzisiejszej prezentacji przedstawia się następująco. Zaczniemy od podzielenia się z Państwem informacjami na temat kilku cyberataków wykorzystujących socjotechnikę. Następnie będzie trochę teorii o tym, co tak naprawdę hakerzy wykorzystują w tego rodzaju atakach. No i później to, co jest najważniejsze, czyli jak te doświadczenia, jak tą wiedzę wykorzystać, aby podnieść bezpieczeństwo w organizacji, aby uczynić ją bardziej odporną na tego rodzaju zagrożenia. A nasz webcast zaczynamy od historii pewnego ataku, który wydarzył się około roku temu. Był to atak, który miał miejsce na Ukrainie, którego celem padły trzy ukraińskie przedsiębiorstwa energetyczne. W wyniku tego ataku 225 tysięcy mieszkańców Ukrainy straciło dostęp do energii elektrycznej. Jak się okazało, to odcięcie dostaw energii elektrycznej było wynikiem cyberataku, który przebiegał w sposób następujący. W pierwszym kroku hakerzy, którzy uzyskali dostęp do sieci przedsiębiorstw energetycznych, przejęli kontrolę nad komputerami dyspozytorów sieci energetycznej. Dzięki przejęciu tej kontroli oni byli w stanie zdalnie wykonywać polecenia na tych komputerach i zdalnie przejąć kontrolę nad sterowaniem siecią energetyczną. Hakerzy rozpoczęli swoje działania od odłączenia poszczególnych segmentów sieci energetycznej od prądu, przy czym kiedy już dokonali swojego dzieła, wyłączyli również energię elektryczną w stacji dyspozytorów. To jest dosyć nietypowe, że stacja dyspozycji utraciła dostęp do prądu, gdyż działa tam szereg zabezpieczeń, które powinny zapewnić, że w kryzysowych sytuacjach tam właśnie prąd jest. Niemniej jednak hakerzy również zdołali przeprogramować UPS-y, czyli zabezpieczenia, które miały w kryzysowej sytuacji zadziałać. One nie zadziałały, bo zostały wyłączone wcześniej przez hakerów. Kiedy już dyspozytorom udało się z powrotem przywrócić energię elektryczną w miejscu, w którym oni się znajdowali, i włączyć z powrotem swoje komputery wykorzystywane do sterowania siecią, okazało się, że komputery te przestały działać albo ich dyski wykasowały się automatycznie w wyniku wirusa, który został jeszcze wcześniej przez hakerów na tych komputerach zainstalowany po to właśnie, aby w tym momencie wyczyścić komputery i uniemożliwić przywrócenie sterowania siecią. Kiedy już w końcu udało się te komputery odtworzyć i uzyskać możliwość, wydawałoby się uzyskać możliwość zdalnego sterowania tą siecią, okazało się, że nadal nie jest to możliwe, bo hakerzy jeszcze wcześniej przeprogramowali konwertery portów szeregowych, czyli urządzenia w sieci automatyki przemysłowej, które są niezbędne do zdalnego sterowania siecią energetyczną. Kiedy doszło do tego ataku, już po opanowaniu sytuacji, szereg różnego rodzaju organizacji wybrało się na Ukrainę, żeby wyjaśnić, jaki był przebieg tego ataku i udało się ustalić kilka faktów. Bardzo ciekawym opracowaniem dotyczącym tego ataku jest opracowanie ICS SANS-u, opracowane wspólnie z EISAC-iem, którego okładkę widzą Państwo na ekranie.
W tym opracowaniu opisano, że atak rozpoczął się tak naprawdę nie 23 grudnia, ale pół roku wcześniej, bo rozpoczął się już w kwietniu 2015 roku, od infekcji jednej stacji roboczej pracownika tego przedsiębiorstwa energetycznego wirusem o nazwie Black Energy 3. Po uzyskaniu dostępu do jednej stacji roboczej pracownika, zasięg hakerów był rozszerzany. Oni poruszali się po organizacji, po jej sieci, próbując uzyskać dostęp do kolejnych segmentów sieci, aż wreszcie udało im się uzyskać zdalny dostęp do segmentu sieci automatyki przemysłowej poprzez łącza VPN. A co było tak naprawdę absolutnie pierwszym elementem tego ataku, to był złośliwy atak socjotechniczny z wykorzystaniem wiadomości e-mail. Wiadomość e-mail zawierała załącznik, to była wiadomość przesłana przez hakerów, którzy podszywali się pod innych pracowników tego przedsiębiorstwa energetycznego. Wiadomość zawierała załącznik w postaci dokumentu Office'a zawierającego makra. Po uruchomieniu, otwarciu tego dokumentu i uruchomieniu makr dochodziło do zasadniczej infekcji. Tak rozpoczął się jeden z, myślę, najgłośniejszych ataków ostatnich lat. Do dziś nie wiemy, kto stoi za tym atakiem, kto ten atak przeprowadził. Możemy jednakże zastanawiać się, kto będzie kolejną ofiarą tego typu ataku. Lecz był to jeden z głośniejszych ataków, tak jak powiedziałem, lecz nie był to oczywiście jedyny atak, bo patrząc na ostatnie doniesienia medialne, ja tutaj zebrałem tylko kilka informacji takich znalezionych dosłownie w kilka minut z różnego rodzaju portali informacyjnych, informacji o innych głośnych atakach. Jednym bardzo ciekawym atakiem był atak, który dokonała organizacja przestępcza Carbanac. Tutaj, aby uzmysłowić sobie, jaka była skala tego ataku, warto przypomnieć sobie, że w 1963 roku dokonano w Wielkiej Brytanii tak zwanego napadu stulecia. Napad był nazywany napadem stulecia. Historia tego napadu na pociąg została wielokrotnie zekranizowana, wielokrotnie opowiadana w różnego rodzaju programach, gdyż był to bardzo spektakularny atak o bardzo poważnych skutkach. Wtedy przestępcy zdołali skraść z tego pociągu nieco ponad 2,5 miliona funtów. W przeliczeniu na dzisiejszą wartość pieniędzy byłoby to około 40 milionów funtów. Tymczasem grupa hakerów Carbanac zdołała ukraść ze 100 banków na całym świecie około 1 miliarda dolarów. Tutaj widzimy, jak duże rozbieżności są pomiędzy napadem stulecia, ubiegłego stulecia, a jak wygląda napad w obecnym stuleciu. No, słyszeliśmy też ostatnio o ciekawym ataku na rosyjski bank centralny, gdzie hakerzy, podszywając się pod przedstawicieli jednego z banków komercyjnych, zdołali nakłonić przedstawicieli banku centralnego do wykonania przelewu 2 miliardów rubli na ich rachunki. To też chciałem podkreślić, że to nie jest tak, że takie ataki odbywają się tylko gdzieś za granicą, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Rosji, bo mamy mnóstwo przykładów z naszego rodzimego podwórka, kiedy to hakerzy na przykład okradli urząd pracy w Kutnie, gdzie zdołali zainstalować złośliwe oprogramowanie, które pozwoliło na kradzież pieniędzy z systemu bankowości internetowej. Inni hakerzy też, stosując proste sztuczki socjotechniczne i proste oszustwa, zdołali wyłudzić pieniądze od metra warszawskiego i szpitali dolnośląskich, po prostu wysyłając faks z informacją o zmianie numeru rachunku, podszywając się pod firmę sprzątającą tereny tych organizacji. Inny głośny przypadek, który tutaj pokazałem, to był przypadek, kiedy z urzędu miejskiego w Jaworznie skradziono około miliona złotych. Odbyło się to poprzez również instalację złośliwego oprogramowania, które zostało przesłane wcześniej mailem do pracowników urzędu. Tutaj akurat, co ciekawe, hakerzy zostali złapani i okazało się, że okradli oni więcej urzędów i łącznie zdołali ukraść ponad 2 miliony złotych. Mówiąc o atakach socjotechnicznych, nie sposób nie wspomnieć o ostatniej fali ataków na prezesa, która dotknęła tysiące firm na całym świecie i była bardzo istotna w skutkach. Klienci stracili przeszło 2 miliardy dolarów. Problem
na bieżąco pojawia się w dyskusjach z moimi klientami. Skala może być bardzo duża. Przykładowo w jednej z sieci spółek energetycznych, spółek produkcyjnych, która również ma swój oddział w Polsce. Tutaj konkretnie atak nastąpił na oddział rumuński. Tam dyrektor finansowy został nakłoniony do przelewu w wysokości 40 milionów dolarów. Pojedynczy atak o tak ogromnej skali. Przytoczyłbym natomiast jeden case z naszego podwórka. Był to atak, który zakończył się stratą 1 miliona euro. Dlatego chciałem o nim opowiedzieć, ponieważ zaskakuje tutaj poziom przygotowania przestępców, poziom ich wiedzy na temat organizacji. Na pewno do jego przeprowadzenia potrzebowali mieć dostęp do skrzynki prezesa, ponieważ mail został wysłany do dyrektora finansowego, już niestety byłego dyrektora finansowego tej firmy, z tej skrzynki. Mail był napisany dokładnie językiem i z taką stylistyką, jakiej używa prezes. Co więcej, w mailu powoływał się rzekomy prezes na akwizycję, która aktualnie działa się w tej firmie. I prośba o bardzo szybki w związku z tą akwizycją przelew i mail został wysłany w momencie, kiedy prezes leciał samolotem. Po kilku nieudanych próbach kontaktu telefonicznego z prezesem w celu potwierdzenia tej prośby, dyrektor finansowy spełnił prośbę swojego przełożonego i tak zniknęły wspomniane pieniądze. Tutaj rysuje się analogia, jeżeli chodzi o tą technikę na prezesa, z technikami wykorzystywanymi przez przestępców na naszym gruncie od lat. Starsi ludzie byli i są okradani metodą na wnuczka. Natomiast przytaczam tą analogię głównie dlatego, aby pokazać, że w dzisiejszym cyberświecie atak na prezesa charakteryzuje się dużo, dużo wyższymi możliwościami łatwego zarobku, natomiast ryzyko złapania jest znacznie niższe niż w przypadku ataku na wnuczka, gdzie fizycznie musimy do swojej ofiary się udać. Wspomniane ataki w głównej mierze były nakierowane na jakieś korzyści finansowe i rzeczywiście no to jest główny motywator dzisiaj dla cyberprzestępców. Natomiast w zależności od branży, w zależności od charakteru grupy przestępczej, która realizuje atak, cele takiego ataku mogą być inne. Więc w przypadku takiej branży możemy mieć do czynienia z grupami przestępców sponsorowanych przez rządy obcych państw i wówczas cyberatak może mieć na celu nawet naruszenie dostawą prądu i może mieć tak brzemienne skutki jak naruszenie całej gospodarki danego państwa. Możemy też mieć po stronie atakujących cyberterrorystów, których celem będzie dokonanie jakichś, nawet zagrozić życiu wielu tysięcy ludzi, czy to w branży transportowej, czy w branży medycznej. W sektorze publicznym możemy mieć haktywistów, którzy działając dla idei będą chcieli czy to oczernić jakąś niewygodną frakcję polityczną, czy zablokować dostęp do ich strony internetowej. To, na co chciałbym bardzo zwrócić uwagę, mówiąc tak ogólnie o cyberatakach, jest fakt, że dzisiaj dotyczą one właściwie każdej branży, każdej firmy, niezależnie od skali, czy to będzie firma mała, czy duża, i co ważniejsze, również nas, czyli osoby prywatne. I warto też wspomnieć o skutkach cyberataków, które są bardzo, bardzo trudne do oszacowania. W szczególności, jeżeli spojrzymy na tą stronę reputacyjną, reputacja buduje się latami, natomiast stracić ją można w kilka minut. A jak z finansowymi aspektami związanymi z cyberatakami? Tak, myślę, że warto zwrócić uwagę, jak niezwykle dochodowym biznesem może być działalność cyberprzestępcza. Aby sobie to uświadomić, warto zapoznać się z raportem firmy Trustway z 2015 roku, w którym to raporcie przedstawiono wyliczenia, które pokazują, jak duże pieniądze można zarobić, będąc cyberprzestępcą. Okazuje się bowiem,
że wystarczy zainwestować kwotę 5900 dolarów w zakup oprogramowania wykorzystywanego do cyberataków i w zakup dostępu do strony, która wykorzystywana jest do propagacji tego złośliwego oprogramowania. Na potrzeby tego wyliczenia przyjęto założenie, że 20 tysięcy osób dziennie będzie wchodziło na taką przejętą stronę internetową i będzie potencjalnie narażona na infekcję naszym wirusem, a działanie tego wirusa będzie polegało na zaszyfrowaniu dysku twardego albo tam wybranych plików na twardym dysku tego komputera ofiary i wymuszeniu okupu za odszyfrowanie dysku. Zakładając, że skuteczność ataku wyniesie tylko 10%, czyli tylko 10% osób, które wejdą na stronę internetową, zainfekuje swój komputer i zaledwie 0,5% osób zdecyduje się na dokonanie opłaty tego okupu, to okazuje się, że hakerzy są w stanie uzyskać miesięczny przychód w wysokości 90 tysięcy dolarów, co daje nam w przeciągu miesiąca zwrot inwestycji na poziomie 1425%. I myślę, że te liczby jasno pokazują, że cyberprzestępców będzie coraz więcej. To skala tych działań będzie coraz poważniejsza właśnie ze względu na to, jak doskonale dochodowym biznesem jest taka działalność.